Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, dzisiejszy odcinek z GeForce Skinsa. Zaczynamy sobie z skrzyneczką Merganiego. Dokładnie w ilościach oczywiście sztuk 8. No tutaj bardzo porówno będzie, bo tutaj abubka, bum, 400 kostka dla mnie, ale tutaj ojojojojoj, na Merganiu tutaj póki co naprawdę sowicie rzuca. Zobaczmy, jak będzie dalej, bo jeszcze oczywiście nie jest to bitwa wygrana, trzeba sobie powiedzieć, no kikalny na początku, tak? Ojejku, panie Mergani, 1800 złotych, talon, no i o to chodziło, no i przybliża nas to naprawdę bardzo mocno do tej wygranej. Jeszcze tutaj piękny masterpiece, myślałem, że z ponad kadla będzie wart, ale okej, nie ma co narzekać, mój przeciwnik również tutaj masterpiece i no to jest naprawdę solidna bitwa, trzeba sobie powiedzieć. Nie! Panie Mergani! To jest 9000 w tej bitwie! 9500! Wow! No powiem tak, no. Dzisiaj testujemy oczywiście skrzyneczki Merganiego. No i to jak ta skrzynka mi tutaj rzuciła, no to. Aj! No ja jestem tutaj w ciężkim szoku. No dobra, chodźmy na kontrakty. Wrzućmy sobie oczywiście te skiny od najdroższych do tego naszego kontraktu i zobaczmy, czy w końcu passa będzie przerwana ta zła. Oczywiście, która trwa od momentu, jak 2 dni z rzędu trafimy White Lotusy po 23 tysiące. Zobaczmy, wrzucamy 9500 i czy będzie poprawa w końcu? 5800. Co Mergani dał? To kontrakty zabierają, no tak to chyba mogę ująć. Oczywiście witam was bardzo serdecznie na GeForce Skinsie. Przypomnę ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz, dołącz na Discorda, no i oczywiście użyj kod CROXY na GeForce Skinsie. Jak oczywiście są pełnoletnie, jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz kod promocyjny i wpisujesz oczywiście kod CROXY przez 2x. Masz wtedy oczywiście skrzynkę na start za free i 5% więcej do każdej wpłaty, możesz kod używać do woli. No i oczywiście jak chcesz sobie załadować, no to klikasz magiczny zielony plusik, doładuj, no i wszelakie metody płatności. Tu oczywiście masz pan i możesz sobie konto załadować za jakąś fajną sumkę i skrzyneczką sobie zakręcić. A my lecimy ze skrzynką Merganiego dalej, bo no powiem tak, no tutaj chyba drugi najdroższy item udało nam się zdobyć na tej battle, jaki jest oczywiście dostępny w tej skrzyni. No pierwszy tutaj oczywiście jest no AK White Lotus za skromne 30 koła, no ale szansa na niego no trochę mała. Na tego Butterfly'a 0,1%, no a na White Lotusa 0,01%, więc no różnica trochę spora, tak? No ale że udało nam się tego Butterfly'a trafić, no to też no mocny tutaj fart musiał wlecieć. W ogóle przed chwilą dostaliśmy tego SG, tego Scouta, o którym mówiłem właśnie jakiś czas temu, że są dwa takie skiny do Scouta, gdzie jeden kosztuje właśnie sporo pęgi, a drugi jest praktycznie nic nie warty. I to jest właśnie ten, który jest warty ciutkę więcej, tak? Zobaczmy dalej. Skrzynia Merganiego. No, no, było blisko naprawdę tego Lotusa, no ale 500 zł tutaj. Zobaczmy, czy uda nam się powtórzyć tutaj sukces tej skrzyni na bitwie. 10 skrzynek tym razem, 2400, koszt oczywiście całkowity. No jakbyśmy zdobyli tego Butterfly'a po raz kolejny, no to byłoby naprawdę w porządku. Ale póki co nic się na to nie zanosi, bo nasze dropy no to nie przekraczają, myślę, no z 3 zł, tak? No teraz te rękawiczki, solidny zastrzyk, tak? Bo jest to prawie 500 zł, więc no już tutaj troszkę ten budżet większy, no ale no mój oponent niestety te same rękawice dla jego mościa oczywiście spadają. No tutaj blisko było tego Butterfly'a, żeby mu poleciał, no, no, no na szczęście się to nie wydarzyło, ale i tak no mocna strata naprawdę. No tutaj ta MK300, kałach też 300, no jest to póki co patla mocno na dziurę. 2400 zł, przypominam, ona kosztowała, jak przegramy, no to mamy jeszcze ponad 5 koła do dyspozycji, więc pewnie, no, ale te rękawice nic chyba nie zmienią, co? Tak mi się, czy czekaj, ten USP, no nie, no niestety, za duża tutaj przewaga została wypracowana. Zobaczmy, jak ta skrzynia pocieszenia, no jest tutaj jakiś kałach stary, za nie, może, no 2 dyszki, no dokładnie 2 dyszki, więc od razu go sobie sprzedajemy, no i bitewkę oczywiście powtarzamy, bo tak być nie może, stary, tak być nie może. Po raz kolejny skrzynia Merganiego, tutaj w sztukach 10 się melduje, więc zobaczmy, podejście numer 1, no zaczynamy już na pewno lepiej niż w tej bitwie poprzedniej. Druga skrzynia, zobaczmy jak teraz, no, pusto, kto by się spodziewał, 96 groszy, przeciwnik 32 złote, znaczy grosze oczywiście tutaj, Green Apple, ten snack z Big Apple, no, kto oglądał oczywiście Counter Strike'a, to
to myślę, że wie, o co chodzi. No tutaj masterpiece, prawie 500 zł, no jakaś kostka by się przydała tak dla wuja. No już nie mówię nawet o tym Butterfly'u, ale nawet jakiś tutaj good knife, tak wiesz, na zachętę, tak? Coś tutaj na zachętę, żeby spadło. No bo tym print streamem, dwoma wupkami boom, no tutaj, znaczy jakim print streamem, masterpiece'em oczywiście, no tej bitwy nie wygramy, myślę, tak? No są gloves jakieś też, które kosztują 500, więc powiedzmy, że wartość kosy, no może tutaj talonik jeszcze raz, no są jeszcze raz glowsy, więc spoko, no ale co tu się dzieje? Patrz, kolejny raz ten USP leci w stat tracku, Factory New, no ale bitwę chyba raczej wygramy, co? 2700, okej, pięknie to udało nam się wygrać, 4200, to ja bym zaryzykował jeszcze raz te kontrakty, no ja wiem, że w końcu, stary, no to musi się w końcu wydarzyć, żeby, no te kontrakty mi oddały, tak? No już tyle po prostu, moja pasca niepowodzeń trwa, na kontraktach, że musi się wydarzyć ten piękny dzień, gdy ten tryb w końcu mi odda. 4 koła wrzucamy, zobaczmy, może dyszka. 2600. Tak też mogło się wydarzyć, tak? Tak też mogło się oczywiście wydarzyć. No to co, no bitwa chyba trzeba tutaj po raz ostatni zakręcić skrzynką Merganiego, więc zobaczmy, skrzynia Merganiego po raz ostatni 20 skrzynek o łącznej wartości 4800 zł i mamy Posejdona, stary! I powiem tak, no wydaje mi się, że w tym momencie zwycięzca tej bitwy no już jest znany, bo nie wiem, co by musiał trafić bot Arnold, żeby tutaj wuja przegonić. 4300 zł już w drugiej skrzyni spada nam Posejdon i wydaje mi się, że tak naprawdę już ustawia nam tutaj do końca tą bitwę. No, wydaje mi się, że naprawdę skrzynia Merganiego dzisiaj konkretnie pokazała, na co mi ją stać, bo jak otwierałem takie mniejsze ilości tej skrzyni, to miałem wrażenie, że czegoś tutaj brakuje, ale jednak po dzisiejszym odcinku, jak się skupiłem stricte na tej skrzyni, no to stwierdzam, że jest to naprawdę mocna skrzynka, jeżeli oczywiście uda nam się tę bitwę wygrać, tak? Bo jeszcze oczywiście możemy ją przegrać. Połowa skrzynek za nami, no ale mówię, no mamy Posejdona, więc wątpię, żeby tutaj wydarzyło się coś niespodziewanego, czego totalnie nikt się nie spodziewa i spada jakiś stary White Lotus. Przecież to byłby najgorszy możliwy scenariusz, gdy mojemu przeciwnikowi spada AK-47 White Lotus za te 30 koła. No ja bym się wtedy chyba popłakał, no ale zobaczmy. Ten Butterfly, nie jestem pewien, czy da mu profit do takiego stopnia, żeby ze mną wygrać, no ale mam nadzieję, że nie będę musiał się o tym przekonać. 500 zł, kolejny tutaj drop dla nas, więc ładnie sobie budujemy to nasze imperium skinowe. Zobaczmy, jak będzie dalej. 5 skrzynek jeszcze przed nami, a WK Boom to jest kolejne 400 zł na nasze konto, więc bardzo tutaj dobrze, no do spodu lecimy z naszym przeciwnikiem. Kałach jeszcze za 300. No i zobaczmy, ostatnie 3 skrzynie Merganiego, kosa dla mojego przeciwnika, ale spokojnie, ja wiem, że mam taką przewagę, że tu możemy sobie pozwolić na taką wpadkę, nawet ten talon mógłby w sumie dla niego spaść i tutaj raczej no już nic złego by się tak naprawdę nie wydarzyło, nic złego się nie wydarzy. Co za glock, no jeszcze 1300 zł tutaj na koniec, bitwa no o skromne 12 700 zł, o prawie 13 koła, bitwa wygrana, więc no naprawdę skrzynia Merganiego dała mi dzisiaj taki zarobek, że naprawdę jestem w szoku, ale pójdę jeszcze na koniec oczywiście na te kontrakty dla widza oczywiście, który został. Rzucamy tego Posejdona i rzucamy oczywiście wszystkie inne skiny, jakie możemy. Ja mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę, ja ci dziękuję za oglądanie. 10 koła wrzucam w ten kontrakt i zobaczymy, czy pasa będzie przerwana w końcu. No mamy Prince'a, jest delikatny minus, ale no AWP myślę, że jak najbardziej wynagradza. Dzięki za oglądanie, widzimy się na następnym filmie, siema!